Poproszę pana, żeby pan podszedł stąd do krzesła i z powrotem, starając się iść jak najbardziej prosto. Co znowu? Idzie pan do krzesła i wraca pan, starając się iść jak najbardziej prosto. Krzesła tam? Tak, tak, tak. I wraca pan w linii prostej. Ops. Kim pan jest? Baron. Jean-Claude Baron. Zgoda, a kto właśnie przeszedł przede mną? Jak to? Co to za osoba właśnie przeszła przede mną? No ja. Kto ja? No Baron, mówię panu. Lekko pan zboczył. Co zrobiłem? Zaczął pan bardzo dobrze, że pan prościuteńko, ale na wysokości stołu lekko pan zboczył. Zboczyłem? Tak, na prawo. Zboczył pan na prawo. Ale skąd? No przecież... Czy nie chodzę prosto, nie? Tak? To jest bardziej skomplikowane. Pan chodzi obok siebie. Jak to ja chodzę obok siebie? Co pan tego... Jean-Claude Baran, czy tak go, jak go pan nazwał, chodzi prosto. Idealnie prosto. A pan chodzi obok niego. Próbując go naśladować, być do niego podobnym. Ale jest pan mniej dokładny niż on. Ma pan problemy z dotrzymaniem mu kroku. Ale co mi pan tu opowiada? Przecież ja jestem w sobie sam, zupełnie sam, nie we dwóch. No. Właśnie we dwóch jest ten, którym pan jest i ten, którym chciałby pan być. Stworzył pan sobie inną tożsamość, żeby uciec od tego, kim pan jest, panie święty. A moja żona? Co, one też są dwie? Bo dzisiaj rano była w tym samym stanie, co ja. Jak pan to wytłumaczy? Wszystko to jest w pańskiej głowie, panie Schmidt. Wszystko to, co przydarza się Baranowi, jest wewnątrz pana, a nie na zewnątrz. No, ale przecież ja tego sobie nie wymyśliłem, no. No nie wymyśliłem tego. Doktorze, od wczoraj wszystko się wali, wszystko. Ale nie. Ja tego nie wymyśliłem. Nie jestem wariatem. Nie jestem schizofrenikiem. Jestem? Nie. Dziękuję.